Cześć kochani, dzisiaj zobaczycie coś, czego nie zobaczycie w normalnych samochodach. Tak, pokażę wam część, która jest niezbędna po to, żeby samochód po prostu dobrze zapierdalał, a jest mała, droga i wymagająca. Dajcie znać, czy podoba wam się taki pomysł na odcinek, czy chcecie oglądać wnętrzności samochodu, żebyśmy rozbierali te elementy do śrubeczki, do małego podzespołu. Jeżeli tak, to my z przyjemnością to dla was zrobimy. Zapraszamy do oglądania. Bo ją dzisiaj wam pokażemy. Jest to niezwykle ważny element w samochodzie. My używamy skrzyni kłowej, czterobiegowej, GeForce GSR, skrzynia, która używana jest w NASCARze. Siema trumnę, a w trumience co przyleciało? Z Ameryki, ze Stanów, a nie z Japonii, jak jeden taki mistrz mówi. Lubimy takie zabaweczki. O! Tak, tak. Dlaczego skrzynia kłowa, czego skrzynia kłowa? Dlatego, że o, takie trybiki odpowiadają za to, żeby te biegi działały, czyli kły, które zazębiają się i powodują, że biegi są włączone. Skrzynia prosta, skrzynia niezawodna, prosta w serwisie, droga, ale naprawdę warta inwestycji. Dlaczego tak ważna jest skrzynia biegów podczas driftingu? Ponieważ my wielokrotnie podczas poślizgu musimy zmieniać biegi. I teraz w normalnej skrzyni biegów dosyć często dochodziło do tak zwanego misshiftu, czyli nie wbicia odpowiedniego biegu, tego biegu, którego byśmy chcieli, lub nie wbicia go w ogóle. W przypadku skrzyń kłowych właściwie nie ma tego typu problemów. Plus w konfiguracji z naszym dyferencjałem, z Winters Performance, możemy sobie tak dostosować nasze biegi, że ja cały czas jeżdżę na 3-4, czyli zmieniam biegi w linii, co powoduje, że właściwie nie wbicie tego biegu jest niemożliwe. I bardzo szybka skrzynia biegów, wręcz szybsza niż skrzynia sekwencyjna, mniej niezawodna. Możemy też biegi zmieniać bez sprzęgła, ale nie robimy tego ze względu na to, że oszczędzamy nasze kły. Skrzynia, to już powiedziałem, prosta w obsłudze, niezawodna, lekka przede wszystkim. Przepraszamy za hałas, ale jesteśmy na zawodach, gdzie właśnie inne skrzynie są katowane i właśnie często się psują. Także jesteśmy na bieżąco i na gorąco, także wydaje mi się, że atmosfera ryczących silników pokazuje też to, co musi przenieść taka skrzynia biegów. Co więcej, Mariusz właśnie na tych zawodach zmieniał tutaj kły koledze, żeby mógł jeździć i kontynuować zawody. Także dalej samochód jedzie. Wieczorem zmieniliśmy mu kły, jedzie dalej. To właśnie, i to jest mega ważne, czyli serwisowanie takiej skrzyni biegów jest bardzo proste. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozkładać naszą skrzynię biegów, którą stosujemy w naszym samochodzie driftingowym. Wyciągnięcie skrzyni z samochodu 20 minut. 20 minut rozebranie w kawałki, inspekcja, złożenie z powrotem i w ciągu 40 do godziny jesteśmy w stanie naprawić, wymienić to, co jest popsute i zaczynać dalej. No i skrzynia biegów rozebrana w kawałki, 20 minut. Przesuwki są ok, wszystko wygląda jak nowe. Natomiast tu zauważyłem mały problem. Mały problem właśnie w tej części, która zapina biegi, o tu. Jest taka nie do końca dobra rzecz. Zapinka, czy właśnie kieł. To jest kieł, który tak zgrzyta. Zobaczcie, jak to wygląda w drugą stronę. Powinno wyglądać to... O! Tak powinno wyglądać, a nie wygląda. Więc mamy część delikatnie zgrzytą. Teraz to wymieniamy na nowo. O! I tak się biegi zapinają właśnie. Później jest mały problem, więc musimy to wymienić jak najszybciej. Działamy. Rozbieramy ciąg dalszy, rozkręcone. Już wsteczny bieg. Nowe części zaraz dojadą. O, tu są już nowe części. Także działamy.
O, mamy skrzynię rozebraną na wierzchu całą, to jest skrzynia biegów. I teraz bieg czwarty, dolny. Odkładamy na bok. Czwórka. Odkładamy na bok. O, to są biegi. To jest czwarty bieg. Ale widać zużycie delikatne. No ale spoko, nas interesuje ta część, ta część i ta część. I teraz możemy zrobić to. Ściągamy przyzłówkę. Nie no, chyba składa się, kurwa. To jest przesuwka z kłami. I ta, która jest uszkodzona. Dalej złaś Franco. A, muszę jeszcze trybik zimerik muszę ściągnąć, także chwilę to potrwa. No i po 15 minutach pracy zmieniliśmy tą część, przesuwkę. I po 15 minutach pracy wymieniliśmy tą część na nowo. Tu jest zużyta. O, widać jak są zużyte kły. Delikatnie. Co może powodować wyskakiwanie biegów. A tu już jest nowiutkie. Zapina się to o jak powinno. To jest trzeci bieg zapięty. Później zapinamy. Czwarty bieg. To wszystko jest ładnie. Tak powinno być. Szybko, sprawnie. Składamy skrzynię. Zaraz koniec. Urządzenie, które jest za mną, gdzieś tam między fotelami, z taką kulką czarną, to skrzynia biegów. Tak, to jest ta skrzynia biegów GeForce i to kosztuje 55-56 tysięcy złotych netto. Dużo i mało. To nie jest skrzynia z BMW diesla za 1000 zł, bo używanie takiej skrzyni powoduje, że trzeba ją co zawody wymieniać lub częściej, nawet podczas zawodów. Więc w kilka sezonów taka skrzynia się zwróci. A tu mamy gwarancję niezawodności, szybkości serwisu, dostępności części, lekkości tej skrzyni, bo skrzynia waży kilkanaście kilogramów, samemu można ją wyciągnąć. Na czterech śrubach praktycznie łączy się z dzwonem. No uważam, że to jest inwestycja godna pieniędzy, warta tych pieniędzy, polecam wszystkim i będę powtarzał. Profesjonalny motosport nie jest tani, ale jest naprawdę fantastyczny i nieraz mówimy, że już mamy dość tego wszystkiego, że już nie będziemy wydawać pieniędzy, że to nie działa, że to się stało. Jutro się obudzimy i będziemy kolejną kupować skrzynię silną. Kochani, jeszcze raz powtarzam, dajcie znać, czy taki odcinek Wam się podoba i czy chcecie zobaczyć więcej. Oczywiście dalej czekamy na różne sugestie, co chcielibyście oglądać. No i do następnego razu. Napiszcie, czy chcecie, żebym coś znowu rozebrał fajnego, bo ja lubię rozbierać, więc jak macie jakiś pomysł, co mam rozebrać, wam ale to pokazać. Ale mówimy o samochodzie. Co się to interesuje, o czym mówimy? Chcemy po prostu coś pokazywać, to jest rozebrane i w środku, i na zewnątrz, także piszcie, co to ma być, a my to po prostu zrobimy. Do następnego razu, cześć. Nara.